musisz znaleźć rynek, który jest bardzo mocno rozwinięty, gdzie klient jest świadomy, gdzie szuka, zrobić i zrobić to lepiej. Lepiej to po prostu, lepszą usługę dostarczyć. Dokładnie. Ja mam tak samo, jak ja tam 9 lat temu zakładałem biuro nieruchomości, to mówi mi, Daniel, po co się w ogóle tam pchasz, jest 50 biur nieruchomości w Lublinie, po co ci 51, tak? A dzisiaj jest biur 80 i dalej moje biuro istnieje, dalej się funkcjonuje świetnie. Dokładnie, ale odnalazłeś swoją przewagę po prostu. Tak, po prostu trzeba po prostu robić to samo, tylko lepiej. Tak samo jest we flipach, że jeżeli mówią wszyscy, no teraz się, teraz jest tyle tych fliperów, każdy flipuje i ciężko coś kupić. No fakt, jest dużo pieniędzy na rynku i dużo się tym zajmuje, ale po prostu trzeba cały czas szukać nowych sposobów dotarcia do okazji i je po prostu kupować. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Jabłoński. Tomek jest twórcą bardzo fajnej aplikacji, o której zaraz powiemy, ale Tomek, ty jesteś osobą, o której ja uczyłem się biznesu, nietypowego biznesu jak dla mnie, bo biznesu startupowego. Także Tomasz, jakbyś mógł coś o sobie powiedzieć więcej? Cześć w ogóle, hej. Piąteczka. Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć o sobie w dwóch kontekstach. Po pierwsze, wywodzę się ze środowiska startupów. Stworzyłem kilka lat temu taką organizację Startup Academy, która bardzo prężnie działa po dziś dzień, już bez mojego operacyjnego udziału, ponieważ ja skupiam się na tym drugim kontekście, czyli na Tutlo. Tutlo jest to szkoła języka angielskiego online. Umożliwiamy naukę z native speakerami, polskimi lektorami poprzez połączenie on demand, czyli na żądanie, bez konieczności umawiania się poprzez połączenie wideo. Nie dojeżdżamy do żadnej szkoły, tylko wchodzimy do aplikacji, do telefonu, do tableta, czy też na komputerze i łączymy się, uczymy języka angielskiego. Okej, super. Bo myśmy się poznaliśmy jakieś 3 lata temu, kiedy ja postanowiłem, 4 czy 4 dokładnie, kiedy ja postanowiłem, że chcę wejść w biznes startupowy i pomyślałem sobie, dobra, ja się znam na nieruchomościach, na biznesie klasycznym i trzeba było się czegoś nauczyć i tam właśnie trafiłem na wasze szkolenie, twoje i Damiana i wziąłem tam wspólnika i tak naprawdę okazało się, że to jak się robi biznes startupowy, to jest totalnie odwrotnie i inaczej niż biznes ten taki klasyczny. My właśnie w Startup Academy nauczaliśmy takiej metody Lean Startup, która polega na tym, że zaczyna się biznes nie od produktu, a od klienta. Tak? Jakby zupełnie odwrotnie. Większość przedsiębiorców w Polsce, ale nie tylko, do tej pory ma takie poczucie, że biznes to produkt. Tak? Tak. Praca nad produktem, rok, dwa, tak. Trzy. Ale coraz więcej porażek startupów, bo jednak ten biznes startupowy przede wszystkim oparty jest o porażki. Ale to bardzo dobrze, bo z tych porażek wiele się uczymy. I też no, ja w swoim życiu przerobiłem kilka nieudanych biznesów, trzeba powiedzieć, ale bardzo wiele z nich wyniosłem. Natomiast no, metoda Lean Startup pozwala zacząć od drugiej strony. My też tak zaczęliśmy Tutlo i to, w jakim miejscu jesteśmy, to może powiem i potem przejdę, jak to wszystko się zaczęło. No właśnie, w jakim miejscu jesteście teraz? Jak wyglądają Wasze przychody? Ilość Waszych klientów? Ile osób dla Was pracuje dzisiaj? No obecnie w Tutlo mamy ponad 6 tysięcy klientów indywidualnych oraz ponad 100 firm, które wykupiły kurs angielskiego dla swoich pracowników. W zeszłym roku zakończyliśmy wynikiem około 10 milionów złotych przychodu, natomiast w tym roku planujemy urosnąć 3-4 razy. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie, bo mamy już czerwiec i widzimy po wyniku, że jakby te nasze plany były bardzo realistyczne. Skalujemy swoją działalność. No, mamy obecnie około już 100 osób prawie w zespole. My zaczęliśmy nie od zbudowania platformy do nauki języka angielskiego, tylko zaczęliśmy od tego, żeby w ogóle sprawdzić, czy ktoś taką formą się zainteresuje, tak? Więc jakby zrobiliśmy bardzo prostą stronę. Jest taka zasada w startupach, która mówi fake it till you make it, tak? Czyli no, musisz najpierw stworzyć iluzję działającego produktu, rozwiązania, żeby sprawdzić, czy klient, jak zobaczy właśnie tą stronę internetową, ofertę, tak, czy prezentację, czy będzie zainteresowany, żeby za to płacić. To jest
bardzo prosto. My zrobiliśmy taką przedsprzedaż, tak zwany pre-order na stronie. Można było kupić w październiku kursy, które zaczynają się 1 grudnia. Mhm. I właśnie to jest to, czego ja się o Was nauczyłem, bo gdybym nie był na tym szkoleniu u Was i gdybym tych Waszych doświadczeń nie wziął dla siebie, to tak naprawdę bym przepalił paręset tysięcy złotych na budowę aplikacji, która być może nikomu by nie była do niczego potrzebna. Tak? A robiliśmy to na zasadzie małych kroków, testowaliśmy rozwiązania, no i właśnie za raptem parę złotych nauczyliśmy się ze wspólnikiem tyle, że zaoszczędziliśmy paręset. Tak? I to jest właśnie jakby potęga edukacji. Powiedz mi, Tomek, jeśli chodzi o takie największe błędy, które popełniają osoby, które zakładają swój pierwszy biznes, a w szczególności ten biznes taki typowo startupowy, czyli jakby oparty o budowanie aplikacji, budowanie jakiegoś programu. Podstawowe błędy, to myślę, że jakby kluczowe to jest takie zakochanie w swoim pomyśle, czyli wymyślać jakieś rozwiązanie i nie dopuszczać sytuacji, w której to w ogóle może nie mieć sensu, tak? Jakby w sensie dla klienta przede wszystkim też model biznesowy. My na początku myśleliśmy, że klienci będą podpinać karty i będzie taki model subskrypcji, tak? Czyli co miesiąc obciąża cię 200-250 zł za kurs angielskiego i uczysz się z native speakerami. Natomiast okazało się, że ludzie nie chcą podpinać karty, nie znają dokładnie w ogóle specyfiki tego produktu, na ile on jest wiarygodny, jak on działa, i pompujemy kasę w marketing, ludzie wchodzą do platformy, zakładają konta, a nikt za to nie płaci. Tak? Jakby to była nasza pierwsza lekcja i okazało się, że klienci, mimo tego, że dostawali bezpłatną lekcję pierwszą z native speakerem, to w ogóle nie chcieli z niej skorzystać, nie łączyli się, bali się w ogóle tego pierwszego połączenia. Okay. No wtedy nas to jakby popchnęło do tego, to może by dzwonić do nich i jakoś motywować, żeby odbyli tą pierwszą lekcję próbną, żeby zobaczyli, jak to jest fajnie uczyć się w platformie. Czyli nie tylko pokazać im cukierka, ale wepchnąć im do ust go. Dokładnie, o krok dalej. Tak, żeby poczuli w ogóle smak tego produktu. I okazało się, że to zadziałało. Nagle faktycznie pojawili się pierwsi klienci. Zaczęliśmy oferować im takie kursy kilkumiesięczne, trzymiesięczne przy płatności z góry, bez podpinania karty, bo stwierdziliśmy, że nasi klienci nie są jeszcze na to gotowi. A jakie teraz macie formy płatności? Teraz to w ogóle wywróciliśmy jeszcze model. Od 2 lat tak naprawdę działamy w salonach sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że ten model sprzedaży telefonicznej, gdzie nawet klient był nakręcony po lekcji próbnej, czyli już po rozmowie, on był zmotywowany, żeby taką lekcję odbyć, po rozmowie z konsultantem, wchodził do platformy, odbywał lekcję i zaczął wierzyć w swoje siły, że faktycznie da radę, dokładnie, że może uczyć się tego angielskiego, rozumie native speakera i bardzo łatwo było mu przez telefon sprzedać taki kurs na 3 miesiące za 800-1000 zł. Ale, ale znowu, jeśli mówisz o błędach i tu będę się tego trzymał, to podstawowy błąd w startupie to brak skalkulowania dobrego LTV, czyli Lifetime Value, czyli taka długokresowa wartość klienta w porównaniu do kosztów pozyskania klienta, tak zwanego CAC, czyli Customer Acquisition Cost. Czyli, i to są dwie metryki podstawowe. Tak? Ile zarabiasz na kliencie w długim okresie i ile ten klient faktycznie cię kosztuje. Aż w końcu przeszliśmy do takiego, od tego modelu, który dzisiaj funkcjonuje, pozwala nam się skalować do takich przychodów, jakie wskazałem. To jest model, w którym klient kupuje kurs, tak jak zawiera umowę z operatorem, tak? W sieci Play, Orange, T-Mobile, umowa 2-letnia, masz miesięczny abonament i oczywiście możesz zrezygnować po tym okresie promocyjnym wcześniej z tego kursu, nie musisz koniecznie mieć przez 2 lata, ale większość osób, jak już kupi w ten sposób taki kurs, to przekonuje się, że ta nauka faktycznie daje im rezultaty, chcą dalej się w tym angielskim rozwijać. Jak wygląda u Was taka lekcja, że logujesz się po prostu przez smartfona, przez iPada, przez cokolwiek innego i po prostu dzwonisz sobie o określonej godzinie do native'a, który czeka na Ciebie i ma za sobą zrobić jakąś lekcję, a te lekcje są jakoś ustandaryzowane, czy to jest jakby rozmowa, taka konwersacja? Okej, to zacznę od tego, co przekonuje klientów tego produktu. Przede wszystkim to, że wchodzą do platformy na dowolnym urządzeniu, widzą listę dostępnych lektorów, my odwróciliśmy model.
czyli w naszym systemie nauki, to lektor czeka na ucznia. Natomiast to, co przekonuje jeszcze klienta, no to właśnie to, że to jest nauka na żądanie. Słuchaj, jesteś w podróży, odpalasz sobie aplikację, klikasz połącz i jedziesz sobie tak jak i rozmawiasz z native'em, tak jak teraz ze mną, tak? Okay, super. Nawet w aucie, więc ludzie rozmawiają po angielsku, jeżdżąc do pracy, wracają od sobie o 21, już po basenie, po pracy, po odbierali dzieci i też robią sobie lekcje. Lekcje są 20-minutowe. Super. A da się to kupić na zasadzie na godziny, na minuty czy jakkolwiek, czy tylko raczej abonamentowo? Tylko abonamentowo. Właśnie to jest dobre pytanie. Nie da się tego w ten sposób kupić, bo chodzi o to wartość klienta. Czyli jeśli ja pozwoliłbym Ci kupić, nie wiem, na przykład dwie godziny, tak, no to Ty zapłacisz mi, załóżmy, tak, licząc po 70 zł za godzinę nauki, 140 zł. Tak? Mhm. To zobacz, pozyskanie Ciebie de facto kosztuje tyle samo, jakbyś podpisał umowę na 2 lata. To jest ta matematyka w biznesie. Trzeba patrzeć, ile jest klient w stanie zapłacić i ta decyzja klienta jest taka sama, czy on kupi 2 godziny, czy kupi na przykład 70 godzin nauki. Mhm. I de facto on tylko musi zrozumieć, dokąd zmierza z tym angielskim, a te 2 godziny w niczym Ci pomogą, tak? Bo to nie jest, wiesz, jakaś szybka korepetycja z matematyki, to jest proces nauki. Albo prawdopodobnie po prostu ja odpadnę, jakby stracę swój zapał do nauki, jeżeli będę miał opcję wyjść. Dokładnie. I to jest kolejna rzecz, to jest produkt motywacyjny. Jeśli mówimy o produktach motywacyjnych, musimy układać klientowi pewną ścieżkę. Jeśli ty byś kupił na miesiąc, to ileś lekcji, pewnie też byś z tego nie skorzystał, coś by Ci wypadło i byś przesunął. Na 2 lata my rozkładamy to w ten sposób, że klient ma regularne sesje z metodykiem, planuje sobie, ile powinien się uczyć, w jakim czasie i z jakiego kursu korzystać. Mamy co więcej w platformie wbudowane kursy językowe, więc dlaczego ja powiedziałem, że my jesteśmy szkołą języka angielskiego online, ponieważ tutaj chcę wyraźnie podkreślić, że my nie jesteśmy narzędziem do konwersacji, tak? To nie jest tak, że łączysz się z native'em raz jednym, raz drugim, raz trzecim konwersujesz, tylko jeszcze kolejna nasza innowacja, co przekonuje klientów, to fakt, że mają ciągły proces nauki, tak? Mimo tego, że zmieniają lektorów, bo tak to ułożyliśmy, dając odpowiednie narzędzia, program metodyczny i dla ucznia, i dla lektora, mimo tego, że masz codziennie z innym lektorem, dalej realizujesz swój kurs językowy, tak? Więc jesteś w procesie nauki, dlatego jesteśmy szkołą, a nie konwersacjami. Okej, super. Wiem, że jakby na samym początku był pomysł, tak? Tutaj z Damianem i Wy zrobiliście jakby ten taki dowód społeczny, że no to będzie działało. I co było dalej? Jakby skąd wzięliście pieniądze, jakby kto Wam tą aplikację budował, tak? I do jakiego momentu doszliście do miejsca, w którym już ta firma zarabiała? Okej, to bardzo dobre pytanie, bo to nie była taka prosta droga, ponieważ nie mieliśmy kasy. Zwyczajnie jak zaczynaliśmy Tutlo, to z moim wspólnikiem Damianem, nie mieliśmy kilkuset tysięcy, żeby wyłożyć na ten biznes, więc wiedzieliśmy, że musimy zbudować platformę, my jesteśmy po SGH-u, zajmujemy się biznesem, ale absolutnie nie znamy się na technologii, w sensie takim praktycznym, żeby zbudować aplikację, stąd pomyśleliśmy, że zaprosimy wspólników, którzy dołączą do teamu, tak, i zbudują taką aplikację. Programistów, więc właśnie ci programiści dołączyli bardzo szybko, bo przekonało ich to, że był ten dowód słuszności, tak, społeczny, że ktoś faktycznie chce z tego skorzystać. I oni dostali udziały? Dostali udziały i w ramach tego wnieśli zbudowaną aplikację. Natomiast to nie koniec, bo sama aplikacja nie wyczerpuje potrzeb. Potrzeba jest również budżetu marketingowego, zatrudnienia sprzedawców. Pomyśleliśmy, że musimy wyjść na rynek, szukać finansowania. Chodziliśmy po rynku, odwiedziliśmy kilka funduszy, takich, które wydawały nam się najbardziej sensowne. No mniej więcej rozmawialiśmy z tymi funduszami o takich kwotach na 200, 300 do 400 tysięcy złotych, zwykle za 30 do 40% udziałów. Czyli mało kasy za dużo udziałów. Dokładnie tak. Z perspektywy teraz patrzę pewnie na to. Absolutnie tak. No dzisiaj, jak spółka ma już takie przychody, no to tamte wyceny były faktycznie mocno krzywdzące, ale na tamten czas nie mieliśmy jeszcze nic, prawda, nie było klientów, to zawsze jest taki lekki hazard, prawda, nie wiadomo, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy do tego stolika się przysiąść, czy nie. Mieliśmy taki ból, że w zasadzie ci inwestorzy dają tylko kasę i nic więcej, jakby w sensie pytamy, jak wygląda proces współpracy z Wami, to najczęściej fundusze odpowiadały. Sprawdzamy Was tylko, tak? No to za pół roku ich spotykamy i patrzymy, tak, co urosło, czy nie urosło, co się wydarzyło z tą kasą. We'll be right back.
takiej młodej osobie, która chce zacząć swój pierwszy biznes i to jest, załóżmy, startup technologiczny jakiś, ma pomysł, wie jak to zrobić, natomiast jakby od czego byś zaczął albo co jej radził? No słuchaj, tutaj kluczowa jest egzekucja, czyli w ogóle praca nad tym pomysłem. Ja znam, nawet żeby nie powiedzieć setki, to tysiące osób przewinęły się w tym przez nasze warsztaty. To są takie osoby z takiego sektora, można powiedzieć, wannabe, czyli jak bardzo chcę być przedsiębiorcą, ja mam jakieś pomysły tam ze 3-4 w głowie, ale na tym się kończy. Tak? Więc jakby, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to jak najszybciej przejść do fazy egzekucji, czyli wdrożenia pomysłu w życie. My tak zrobiliśmy. My pod koniec września mieliśmy pomysł, a 2 października był pierwszy przelew, tak? Czyli po tygodniu w ogóle, jak wpadł pomysł do głowy, my już mieliśmy zwalidowaną koncepcję. I tutaj nie trzeba pieniędzy inwestorów. Tak. Tutaj po prostu trzeba chęci, tak? Postawienia na w kreatorze strony internetowej, zrobienia oferty, jeśli to jest produkt B2B, to wyjście do klienta z prezentacją, próba sprzedaży czegoś, czego nie ma i zrozumienie w ogóle potrzeb klienta. Więc z mojej perspektywy to w ogóle wyjście do klientów, badanie ich reakcji na ofertę, rozmowy z tymi klientami, badanie potrzeb, czy w ogóle trafnie definiujemy potrzebę, tak? Ja też dzielę w ogóle biznes na dwie kategorie, słuchaj. Jedna kategoria to pain killer, tak? Czyli jest to biznes, który uśmierza ból, czyli klient ma jakiś ból, konkretną, bardzo wyrazistą potrzebę i ma pieniądze, żeby za to zapłacić, żeby tą potrzebę zaspokoić. Tak, na przykład nie umiem angielskiego, nie jestem w stanie awansować, tak, nie jestem w stanie pojechać za granicę, boli mnie to i dzisiaj ludzie w każdym wieku, ale są to głównie osoby, które są już po 30, nadrabiają jakieś braki w edukacji formalnej, ale szczególnie 40 i 50-latkowie uczą się na potęgę angielskiego, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, to jest nasza szansa. I oni mają konkretny, uświadomiony ból. Okay. Natomiast drugi typ biznesu... Albo czasem nieuświadomiony i trzeba im go pokazać. No znaczy, z reguły wiesz, my pracujemy na osobach, które w jakiś sposób się już zainteresują, tak? Okay. Czyli widzą nasz komunikat, tego, że można się uczyć angielskiego i zostawiają do siebie numer, maila i tak dalej. A druga kategoria według ciebie? To są biznesy nice to have. Takie, kurczę, no, fajnie byłoby to mieć, może warto to kupić, no ale w sumie jak nie będę tego miał, to przeżyję, nic się nie wydarzy. I słuchaj, najwięcej startupów według mnie upada w tej kategorii. Dlatego, że przekonanie klienta do tego, żeby kupił coś, o czym w ogóle nie wiedział, czego nigdy nie szukał, czego nie potrzebuje. Być może. Tak, co więcej, wymaga takich kampanii marketingowych budujących świadomość, tak? Wymaga olbrzymiej ilości kontentu w ogóle, żeby klient zrozumiał po co, dlaczego. Kolejna kwestia, wielu startupowców myśli sobie tak, no już ktoś to zrobił, to ja już tego nie będę robił, tak? Bo jest bardzo konkurencyjny rynek. Słuchaj, mamy salon na Marszałkowskiej 83 w Warszawie, jak tam staję przed naszym salonem sprzedaży i patrzę wokół, to naliczyłem 14 szkół językowych w promieniu zasięgu wzroku, tak? Czyli 14 szkół językowych, gdzie jak jest nasz salon, klient może kupić kurs językowy. No tak. I teraz myślisz sobie, kurczę, to dlaczego on wchodzi do Tutlo? Dlaczego my założyliśmy Tutlo, skoro ten rynek szkół językowych jest tak nasycony? Przecież wydawałoby się, kurde, to jest bez sensu, tak? Ale to właśnie musisz znaleźć rynek, który jest bardzo mocno rozwinięty, gdzie klient jest świadomy, gdzie szuka zrobić to lepiej. Lepiej to po prostu, lepszą usługę dostarczyć. Dokładnie. Ja mam tak samo, jak ja tam 9 lat temu zakładałem biuro nieruchomości, to mówi mi, Daniel, po co się w ogóle tam pchasz? Jest 50 biur nieruchomości w Lublinie, po co ci 51, tak? A dzisiaj jest biur 80 i dalej moje biuro istnieje, dalej funkcjonuje świetnie. Dokładnie, ale odnalazłeś swoją przewagę po prostu. Tak, po prostu trzeba zrobić to samo, tylko lepiej. Tak samo jest we flipach, że jeżeli mówią wszyscy, no teraz jest tyle tych fliperów, każdy flipuje i ciężko coś kupić. No fakt, jest dużo pieniędzy na rynku i dużo się tym zajmuje, ale po prostu trzeba cały czas szukać nowych sposobów dotarcia do okazji i je po prostu kupować. No zbudować jakieś takie swoje miejsce na rynku i swoją przewagę, tak? I myślę, że no, nawet na najbardziej nasyconym rynku można to zrobić, tak? Ja uważam, że wręcz na takich lepiej szukać, bo klienci, tam jest mnóstwo klientów, jest rynek tak zwany, tak? Nawet jest mniejsze ryzyko, bo jeżeli masz, jakby sam tworzysz rynek, to tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy go wytworzysz. Dokładnie. A jeżeli wchodzisz na taki, to po prostu musisz tylko zgarnąć dla siebie jak największą kubkę. Tak, czy tort, kawałek do tortu zabrać po prostu. No, podobnie u ciebie, prawda? Rynek nieruchomości funkcjonował już od wielu, wielu lat, a ty znalazłeś jakby swój sposób, swoją wizję na teren nieruchomości. Tak, i to po prostu działa. A to nie jest tak, że ten mój przepis, ja muszę cały czas udoskonalać, bo rynek się zmienia i cały czas jakby udoskonalam ten swój system do robienia tych flipów.
Ja myślę, że ja będę robił flipy cały czas, niezależnie od koniunktury. No ktoś mnie czasem pyta, na przykład Daniel, co ty sądzisz o tym, że jak będzie kryzys, będą ceny spadały albo coś się wydarzy? Przecież są handlarze samochodów, którzy mają komisy, handlują samochodami. Oni cały czas działają na spadającym rynku. Czyli te ceny spadają non stop. Po prostu muszą kupić tanio i sprzedać drożej, mimo tego, że ceny spadają cały czas. I po prostu to jest taka sama sytuacja, trzeba się odnaleźć, kupować jeszcze taniej, żeby sprzedawać po prostu drożej, ale z ryzykiem, że ceny będą spadały, tak? Absolutnie. No my jeszcze taką swoją przewagę odnaleźliśmy, a propos właśnie swojego miejsca na rynku, tak, i swojej przewagi, że de facto zobacz, że klient ma już te 5 minut, tak, jest świadom, że na przykład jest 10 szkół językowych, 5 już odwiedził, no i przychodzi do nas do 6, tak? I jak już przychodzi i masz te, nie załóżmy, 30 minut czasu tego klienta, to też nie możesz go zmarnować, tak? Więc jakby ten proces sprzedaży, doświadczenia klienta musi być na najwyższym poziomie, tak? I my nad tym teraz pracujemy, żeby klient, który przychodzi do nas, zakochał się w produkcie, tak? Wszedł do brytyjskiej budki, odbył lekcję z native'em, zobaczył w ogóle wow, tak? Że to jest coś, czego rynek nie robi. Niby nauka angielskiego, a totalnie w ogóle wywrócone do góry nogami w inny sposób. I tego klienta no, zwykle staramy się już nie wypuścić, tak? No bo on już nie ma na czym myśleć. Aż strach no? Do was pójść tam, tak? Do salonu. No znakomita większość osób, która przychodzi, po prostu podejmuje decyzję. Już się nie wypuszczać. Tomek, dzięki Ci w takim razie, że byłeś moim gościem Business Lidera. Także trzymam wielkie kciuki za Tudlo i jego rozwój i piąteczka. Dzięki wielkie. Na razie. Dzięki.